katamaran przypłynął i wysiadają nowi turyści na Bol. A tu kolejka się ustawiła już do powrotu. No wiecie co, fajnie jest tak, jakby ktoś miał możliwość na przykład zostawienia sobie auta w Splicie i popłynąć ze Splitu tak na każdą wyspę, sobie posiedzieć bez samochodu, taki komforcik, bez tych całych parkingów, tego wszystkiego, to też to jest fajne. Ale rozmawiałem z paroma ludźmi, no to przylecieli samolotem do Splitu, jedni do Dubrownika przylecieli, no i potem sobie tak biorą taksówkę na przykład ze Splitu do portu i z portu jadą, a ten katamaran płynie właśnie na wszystkie wyspy prawie tu. Jedynie go nie widziałem, albo się mylę, na Wis, ale na pewno cały Chwar, Jelsa, Korczula, Miasto, do Vela Luki też go nie widziałem, przynajmniej ja go nie widziałem, nie wiem czy płynie. Tam płynie ten duży z samochodami, a on płynie obok Orebicz. Właśnie od Korczuli wypływa i nie zatrzymuje się w Orebicz, z tego co widziałem, tylko prosto płynie. Są takie właśnie do Dubrownika, co płyną zaraz. Takie taksówy to są, można by powiedzieć. My dzisiaj na plaży, znaczy na plaży, głównie w wodzie. Dzisiaj ma być 32 stopnie. Takie tu mamy nabrzeże. Później wam zrobię film, taki fajny tam w prawo, jak się idzie. Wczoraj szliśmy pod wieczór, bardzo fajnie tam jest, fajna plaża, to wam coś tam opowiem znowu. Tu te wszystkie restauracyjki już mają, zobaczcie ile ludzi, to jest niesamowite. Mi się przypomina Kotao, też katamaranem przypływają ludzie i na ląd najszybciej się płynie. Wczoraj tu zacumowało chyba 8 katamaranów. Jakiś taki, mieli taki szyld tydzień na Adriatyku, taką flagę potężną każdy i zjedli tu kolację, wyspali się i na pewno wczesnym rankiem odpłynęli, bo ich nie ma. Woda jest naprawdę ciepła, super jest woda do ogłody. Patrzcie, cały czas wysiadają ludzie. Ta kolejka już się ustawiła. Ktoś się tam pytał ile wycieczki, no to mu też odpisałem. Wczoraj widziałem taki stateczek, nie widzę go tu, taki z tych takich większych wycieczkowców. No to 19 euro do osoby na Chwar. Cały czas wysiadają. Niesamowite. No tak jak ktoś tu mi napisał, że Bol to jest taka wyższa półka. No, powiem wam, że tyle ludzi widziałem na Chwar zawsze. No i na Korczuli też, jak z boku tam przypływają, w tym Starym Mieście, no to z boku jest tam ta cała marina taka i tam przypływa katamaran. To mnóstwo ludzi wychodziło i też mnóstwo wchodziło z powrotem. Oglądałem kiedyś te rejsy, jak one tam kursują, no to to jest niesamowite. Jak Jadra to sobie zaplanowała wszystko. Kurczę, z tymi walizami, powiedzcie, wy też z walizami tak szarpiecie się? Bo ja tu bym miał plecak. Plecak jest tak wygodny. Walizki to bardziej też do samolotu, jak się w Europie gdzieś lata. No do Azji tylko plecaki polecam. Żadnych walizek. Ale tu bym miał plecak ze sobą, przynajmniej ja. No tak jak ten pan tu, ale też ma, widzę torbę dużą, walizkę. Z plecakiem jest super, bo niesie ci tu sobie na plecach, a ta dziewczyna przede mną. No i znowu powtórzę się, nie wiem czy w jakimś filmie już o tym mówiłem, bo już mi się wszystko plącze. To wiecie co, my tu wszystkie ciuchy mamy jak nowe, nieużywane. No bo my cały czas na tych rowerach jeździmy i cały czas tylko w rowerowych ciuchach. Dopiero wczoraj wieczorem się ubraliśmy na spacer tu jakoś po ludzku. Także wchodzą. Nie wiem ile kosztuje bilet, ale do Splitu tak strzelam, może kosztować
No na katamaran jest przynajmniej dwa razy droższy. Może, nie wiem, tak strzelam. Piszcie ile. Ja strzelam, że stąd do Splitu kawałek jest, będzie kosztował około 20 euro, tak strzelam od osoby. Bo normalnie ten prom taki duży to kosztuje chyba 6,50 od osoby. No ale płyniecie godzinę niecałą. No a tu ten to naprawdę przynajmniej 3 razy szybciej płynie, bo widziałem jak nas wyprzedził, jak był daleko, później się zbliżył i wyprzedził nas. No inny komfort podróżowania niż tamten. Tamten to jest taki typowy do przemieszczenia się, a to jest ta taksówka. O, i tam u góry macie, jakby ktoś chciał apartamenty, 3600 za 5 nocy było. Aha, słuchajcie, jeszcze co wam tam mogę powiedzieć. Na dzień dzisiejszy te apartamenty 40 euro, które dzisiaj, znaczy wczoraj chyba to tak będziecie oglądać, był ten film, i druga część moich apartamentów tani, 40 euro, ale w sezonie są 3-4 razy droższe. Tak mi powiedziała ta pani. No to zobaczcie jaka jest różnica. Ona powiedziała 120-150 euro nawet w sezonie. No tak, my śpimy za 40, to my tu możemy spać 3-4 tygodnie przed sezonem, a w sezonie ktoś tylko będzie spał tydzień, niestety. No, Polacy jacyś wracają. Ciekawe, czy mnie subskrybują, chyba nie. Także jak możecie, dajcie suba, niech te filmy idą do większej ilości naszych widzów, niech ludzie nie przepłacają, niech zobaczą jak jest na miejscu, nie tylko reklamy jakichś hoteli drogich, drogiego jedzenia po 100-200 euro za rybę, tylko normalnie tak jak zwykły Kowalski podróżuje. O, a ta taksówka 4 euro kosztuje, patrzcie. Stąd was wiezie na tą plażę. Ten z Latni Rad. Fajnie, nie? Po co tam iść 2 km, czy tam półtory upale, jak można przepłynąć. Ale gdzieś widziałem jeszcze 2 euro. Nie wiem co to było. Ale to za mało chyba było. Nie wiem czy ten pociąg nie jeździ za 2 euro, ten tatówcia. Tu jest Konsum. No wiecie, plusem tego na przykład takiego miejsca jest to, że macie dużo sklepów, bardzo dużo restauracji. Choć na razie nic tu nie jedliśmy jeszcze w restauracji, no wczoraj tylko tak ogarnęliśmy okiem 3. No to wiecie co, to 24-26 euro linie na żaru. Kurczę, drogo. Jak dla Lecha drogo. Wiem, że są ludzie co 50 zapłacą, fajnie, ale Lechu biedny oszczędza. No a tam wczoraj byliśmy, nie? Gdzie to jest ta góra? Nie widzę. Przez to słońce. A tam jest. Mordęga to była. Na dole fajnie, ale u góry mordęga. U góry chyba powiedziałem. Oglądam taki kanał, gdzie dziewczyna nie wypowiada R. Fajny kanał jest. Podoba mi się. Z takim swoim chyba mężem, jak się nie mylę, to chodzą, głównie spacerują po górach. Także można różnie spędzać czas. O, tu dwie panie opalone, ostro. Ciekawe, czy one się spóźniły. Nie wiem, o której wypływa. Ale chyba jeszcze nie, bo ludzie kupują bilety. Tu macie tą budkę, taką tu sprzedają bilety. Możecie sobie zakupić bilet.
Fajnie, nie ma wiatru, więc będzie można coś kręcić dzisiaj chyba telefonem. A nie, panie poszły jednak dalej tam do tyłu. Nie wiem po co tam poszły. Zobaczyć może. One są tak opalone, jakby już tu miesiąc były. No, ostatni chodzą na pokład. Jeszcze wam dokręcę, jak odpływa. No, tam musi być sesja zdjęć. Nie przybliżam, bo już samemu mi jest niedobrze, jak na to patrzę, na te ruchy kamerą. O, takie taksówki też pływają, ale to są droższe i szybsze. Można się szybko przemieścić na chwar. A to dla może jakichś biznesmenów. Dziewczyna wraca. Pływa już ten, czy nie? Nie, chyba skończymy, no. Bo jeszcze nie ma nawet tego gościa, który to odsumowuje. Dobra, słuchajcie, kończymy. Także pozdrawiam znowu wszystkich bardzo. Dzięki za komentarze. Jak możecie, zadawajcie pytania. Komentujcie, gdzie jesteście, co się wam podoba, co nie. To jest wszystko warte. Ludzie to czytają. Zawsze możecie komuś pomóc swoimi wiadomościami cennymi. Trzymajcie się, łapa w górę, jak się podobało. Dla stałego klienta łapa w dół. Jest taki jeden, zawsze się znajdzie. Także trzymajcie się, hej!